Polacy są najbardziej rozbrojonym społeczeństwem w Europie. Witamy Państwa w nowym programie telewizji Idź Pod Prąd, przywitanie z bronią. Ja się nazywam Tymek, to jest Eunika. Witamy. Celem naszego programu jest popularyzacja broni, zainteresowanie bronią ludzi, którzy nie interesują się strzelectwem, może powiedzieć, boją się broni. W naszym programie będziemy prezentować wywiady z ludźmi z Towarzystwa Strzeleckiego zainteresowanych bronią, czy zorientowanych się w tym temacie. Jak też postaramy się złożyć wizytę na strzelnicy. Zapytamy ekspertów, jak poprawić nasze umiejętności strzeleckie. A dzisiaj witamy naszego eksperta w pierwszym odcinku, mecenas Andrzej Turczyn, prezes ROMB-u, czyli Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, jest naszym gościem. Witam Państwa serdecznie. Dlaczego założyliście to stowarzyszenie? Celem stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni jest usuwanie złych stereotypów dotyczących posiadaczy broni oraz drugim zasadniczym celem naszego stowarzyszenia jest to, aby przepisy prawa ustawy broni i amunicji były respektowane. Jak można zostać członkiem tego waszego stowarzyszenia ROMB-u? Członkiem Stowarzyszenia Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni można zostać w ten sposób, że na stronie internetowej naszego stowarzyszenia wypełnia się ankietę. Nasze stowarzyszenie przewiduje kilka rodzajów członkostwa. Jest członkostwo sympatyk, członek jednoroczny, członek pięcioletni oraz członek dożywotni. Co się zmieniło w 2011 roku, że powstał ROMB? 2011 roku pozwolenia na broń wydawane były na zasadzie pełnej uznaniowości organu policji. W 2011 roku nastąpiła zmiana ustawy o broni i amunicji i Sejm ogromną większością głosów przyjął zmianę ustawy, odrzucając to, co dotychczas nazywane było uznaniowością. Od marca 2011 roku pozwolenie na broń otrzymał każdy obywatel tego kraju, który spełni przesłanki ściśle określone w ustawie. Od niedawna ROMB prowadzi akcję Broń do ochrony miru domowego. Wiem, że na ulicach Koszalinach już pojawiły się billboardy w związku z tą akcją. Jakbyś mógł powiedzieć, na czym ona polega i co dalej? Akcja Broń do ochrony miru domowego prowadzona już jest niemal od roku. Projekt o zmianie ustawy o broni i amunicji, który został przeze mnie napisany, powstał w zeszłym roku w marcu. Wtedy zaproponowałem stworzenie dodatkowej kategorii broni palnej w postaci broni do ochrony miru domowego. Akcja trwała na poziomie internetu, na poziomie kontaktów z posłami. W momencie, gdy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z jednym z pism kierowanych do mnie stwierdziło, że aby wprowadzić te zmiany, konieczne jest przeprowadzenie dyskusji społecznej, wpadłem na pomysł wywołania tej dyskusji. Z tego powodu zaprojektowane zostały billboardy i te billboardy pojawiły się na ulicach Koszalina. Jest to pierwsze miasto, w którym pojawiły się te wielkopowierzchniowe reklamy. Czego oczekujesz po tej dyskusji? Co ona zmieni? Po akcji billboardowej oczekuję tego, że w społeczeństwie polskim wzrośnie zainteresowanie bronią palną. Myślę, że Polakom w trybie pilnym i niezwłocznym jest konieczne większe zainteresowanie bronią palną, albowiem w Polsce jest jeden egzemplarz broni na 100 mieszkańców i to jest jeden z najniższych wskaźników w całej Europie. W sąsiednich Niemczech jest 30 egzemplarzy broni na 100 mieszkańców. W związku z tym chciałbym, aby Polacy zainteresowali się tym i abyśmy dążyli do standardów europejskich, abyśmy w tej dziedzinie nie byli za ściankiem Europy. Mówisz, że prasa zainteresowała się tematem, a czy są jakieś sygnały od zwykłych ludzi, od zainteresowanych ROMB-em czy bronią? W momencie, gdy rozpoczynaliśmy akcję,
członków zarejestrowanych w naszym stowarzyszeniu było 2700 osób. W dniu dzisiejszym, a zatem po tygodniu trwania akcji billboardowej, członków jest 2850. W ciągu jednego tygodnia przybyło 150 członków naszego stowarzyszenia. Uważam, że to jest wymierny efekt prowadzenia przez nas tej kampanii. Porozmawiamy o najnowszej akcji billboardowej Rombu. W tym celu zaprosiliśmy do naszego studia gości, którym zaprezentujemy najnowsze billboardy i spytamy ich Was o opinię. Także witamy Was, dziewczyny, jesteście z naszymi gośćmi. Tutaj widzicie na ekranie, zobaczymy trzy billboardy, no i obejrzyjcie sobie, myślę, że część z Was widzi je pierwszy raz. Nowa akcja właśnie Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni. Zapoznajcie się z ich treścią i spytamy Was o pierwsze opinie, co myślicie na ten temat. Akcja ma na celu zainteresowanie ludzi bronią, nie tylko mężczyzn, ale i kobiety. Nie tylko bronią sportową, ale także do obrony osobistej, tak jak tutaj mamy przykład broń w torebce damskiej, różowej. Może takie pierwsze wrażenia Wasze? Jakbyście zobaczyły w mieście w Lublinie taki billboard, to co byście pomyślały? Mi się bardzo podobają te billboardy. Na pewno zwracają uwagę poprzez kolory. No myślę, że wielu młodych ludzi nie zagłębia się w ten temat, nie mają swojego własnego zdania właśnie co do właśnie posiadania broni i na pewno właśnie pierwsze moje wrażenie jest takie, że na pewno ta akcja jest potrzebna. No to jest takie nietypowe właśnie, że broń ukazana jest w tej damskiej torebce, no nie? Że to się raczej kojarzy właśnie z taką, no jednak męskością, a tutaj broń w otoczeniu białego smartfona i różowej torebki. Ale właśnie myślę, że to jest pozytywny krok, że ROM właśnie zrobiło tutaj no, dosyć odważny krok, ale właśnie taki, że być może przełamie jakieś stereotypy o broń. No. Pierwsze, co pomyślałam, to było, Boże, jaki jest to okrutny świat. No, kiedy czytasz, to się zgadzasz, tak, ale ja bym na pewno nie chciałabym to ze sobą nosić. Ja mam jak najbardziej pozytywne odczucia, jeśli widzę te billboardy. Także myślę, że poruszanie tej tematyki jest bardzo dobrym pomysłem i uświadamia ludziom, którzy widzą te billboardy. Uświadamia, że broń to nie tylko coś groźnego, coś, co może się kojarzyć tylko z jakimś zagrożeniem, ale też rzecz, która jest potrzebna. Zwróciło moją uwagę hasło Broń ratuje życie. Właśnie to jest takie trochę kontrowersyjne i też właśnie dobrze, że tak przyciąga też uwagę i skłania do refleksji. Myślę, że teraz już przeprowadzimy eksperyment. Pokażemy Wam kilka rodzajów takiej właśnie małej broni, która myślę, że nadałaby się do noszenia dla kobiet. Mamy też damską torebkę, zobaczymy, czy się zmieści. Tak, może na początek. Broń już jest sprawdzona przeze mnie, także nie ma strachu. Pistolet Walter PP, taki jak podobny do tego, jaki nosił James Bond, trochę krótszy, Walter PPK. Także pierwszy kandydat tutaj na miejsce w torebce. Może pokażę tutaj do kamery. Dobra, wkładam go. Później mamy drugi, mamy francuską wersję. To jest francuska wersja tego samego pistoletu. Widzicie, wygląda tak samo. Może poprosimy torebkę. Spróbujemy. Widać, że już na pierwszy rzut oka widać, że się zmieści. Nie. Sprawdzamy o. W sumie. Chodziłbyś? Da się to nosić, nie ma problemu. Można od razu wyjąć. Nie, trzeba dobrze. Zostać. Jest. Ale jeszcze będą inne. Teraz jeszcze będą inne eksponaty. Teraz podobna, zobaczcie, że taki sam, praktycznie tak samo wygląda wersja argentyńska na boczny zapon. Część z Was była już strzelała, jak widzimy na zdjęciach, na warsztatach strzeleckich, czyli to jest pistolet na te naboje sportowe bocznego zapłonu. Który Ci się najbardziej podoba?
Ja czekam na jakiś brązowy. Brązowy? Jest brązowy. Tutaj mamy rewolwer z kolei, czyli widzimy tutaj, to jest rewolwer Rossi, kaliber 38 Special. Rewolwer, to są pistolety, czyli mają magazynki. Tutaj tak widzimy, tu jest magazynek w takim pistolecie, tak, są naboje tu wsadzane, wchodzą. Po przeładowaniu wchodzą do lufy. Tutaj jest inny mechanizm, prostszy, dużo bardziej, tak jak na westernach kiedyś. Mamy bębenek, tak, i tutaj wchodzi 5 nabojów. Są tu widać dużo większe naboje. Zapinamy i za każdym razem następuje strzał, a bębenek się obkręca. Masz brązowy, no, podoba się? No, jak na filmach. A z czego łatwiej się strzela? Chyba z tego, z tych i z tej. Najłatwiej się strzela z broni sportowej, bo jest najmniejszy odrzut. I ostatni może się Wam najbardziej podobać, bo jest i brązowy, i błyszczący. Tak? Patrz. Też rewolwer czysty, pusty. Nie będę pokazywał kamery. Rewolwer Smith & Wesson, znana marka. Też ten sam kaliber co ten, tylko że dużo mniejszy. Możemy też go wstawić do torebki. To wiem, ginie w torebce. Jest też różowy. Różowy kolor w torebce. Też nieważny. Czy coś takiego w torebce zwiększyłoby Wasze poczucie bezpieczeństwa? Czy chciałybyście nosić któryś z tych pistoletów w torebce, czy raczej Was odrzuca od broni i się boicie tego? Mnie ten czarny się podoba, tak. Walter P.P. Bardzo miło. Stylowy. Nie, fajne, ale nie wiem, na pewno bym się nie zgodziła coś z takiego nosić ze sobą. I nie wiem, czy bym się czuła zabezpieczona, tak? Bezpieczna? Tak, bezpieczna, bo nie wiem, czy skorzystałabym się z tego. Chociaż zobaczymy. Po odpowiednim przeszkoleniu. No, strasznie. No, jeżeli tak sobie pomyślę, że trzeba z tego strzelać, to wtedy robi się tak, Mi się najbardziej podoba ten najbardziej czarny. A jest ten też? Elegancki. Znaczy, na pewno... ja mamy sobie... twoje miejsce. Strzelałaś już broni palnej. Znaczy, to nie pierwszy znalazł. Znaczy, może ja opowiem właśnie taką krótką historyjkę. Jak ostatnio, parę dni temu właśnie byłam zmuszona wyjść sobie do sklepu i akurat najbliższy był zamknięty. I byłam zmuszona właśnie przejść drogą wiodącą przez ulicę Lubartowską. No to faktycznie tak sobie pomyślałam, że jakbym miała jednak jakąś broń, czy to no, broń palną, czy jakąś inną, na pewno czułabym się bezpieczniej. To nawet nie chodzi o to, czy musiałabym jej użyć, czy nie, ale samo to, że miałabym tą broń i mogłabym ją jakby pokazać i odstraszyć jakiegoś napastnika, na pewno zwiększyłoby właśnie moje poczucie bezpieczeństwa. Mi się wszystkie podobają jednakowo i nie miałabym nic przeciwko, żeby nosić taką broń w torebce. Mi się najbardziej podoba ten rewolwer. Klasyczny. Klasyczny rewolwer. No, i też podobno go strzelaliśmy na warsztatach. A czy chciałabym mieć broń, to jakoś trudno mi jeszcze określić, ale chyba bym się jeszcze nie zdecydowała. W sensie takim, to znaczy na warsztatach strzeleckich widziałam, że jakby broń jednak powoduje takie większe i skupienie i taką odpowiedzialność, ale no nie wiem, na razie nie, ale na pewno bezpieczniej bym się czuła właśnie, gdyby ktoś obok mnie, brat czy ktoś miał broń, to na pewno. Czy coś powiesz, Kornelia? Tak z początku może byłam sceptycznie nastawiona, ale przez właśnie zainteresowanie mojego brata, no to jakoś siłą rzeczy muszę się oswajać z bronią, ale no uważam, że to tak jak było, nie wiem, czy na plakacie, czy gdzieś, ale że właśnie, że to po prostu jest takim atrybutem takiego porządnego obywatela, że ma broń i może przez to się czuć bezpieczniejszy. Ale jeśli chodzi o kobiety, to tutaj się na warsztatach strzeleckich często dziewczyny nie odbiegają tak aż od
chłopaków. No tak, bo właśnie broń, można powiedzieć, zrównuje szanse, bo nie potrzeba wielkiej siły, żeby jej używać, żeby, nie wiem, żeby trafić z bliska, to też nie jest, nie trzeba jakichś lat ćwiczeń, także właśnie broń temu służy, żeby zrównywać szanse między ludźmi i dzięki temu kobiety mogą się czuć bezpieczniej, bo, no bo przecież, nie wiem, nie wygrają walki na noże z jakimś potężnie zbudowanym napastnikiem, nie? A pistoletem już mogą łatwo sobie poradzić. Jeszcze mamy dla Was niespodziankę. To co, ma gwiazda wieczoru, to wieczoru musisz... Trzeba Gładkulufowa właśnie. Drugą z akcji ROMB-u jest projekt Broń do Ochrony Miru Domowego. Jest to projekt, który wprowadza, można powiedzieć, nową kategorię pozwolenia na broń. I jeżeli by on przeszedł, to wtedy każdy Polak, który posiada mieszkanie w Polsce, mógłby nabyć taką broń. Jest to broń gładkulufowa, tak jak powiedziałem. To jest poważna sprawa. Mała, ale już, no wiadomo, raczej nikt nie będzie, już do torebki się nie zmieści. Ale ona jest od tego, żeby w domu odstraszać potencjalnych napastników. Charakteryzuje się tym, że tutaj ma szeroką lufę, długą, dużą szerokość. Nie strzela jednym nabojem, tylko strzela śrutem, czyli wiązką kul. Także dużo jest łatwiej trafić, nie trzeba celować. Nie trzeba jakoś, można mniej więcej strzelić w kierunku napastnika i też jest ciekawostką, znaczy nie ciekawostką, ale jej cechą jest to, że ona raczej nie zabija, tak? Może poranić go mocno, znaczy jak się dobrze trafi, to może zabić, ale to są dużo małych kulek, także to raczej powoduje jakieś poważne rany, a nie ma ryzyka, znaczy jest mniejsze ryzyko, że się kogoś tym zabije. Myślę, że może w następnym programie uda nam się zaprosić człowieka, który sprzedaje taką broń, właściciela sklepu, z którego ona pochodzi, i mam nadzieję, że opowie nam trochę więcej o tej broni. A Wam jak się podoba? Mi się tak średnio podoba, ale na pewno... Dużo na pewno robi wrażenie. Ale na pewno chciałabym mieć broń właśnie w swoim domu, bo zważywszy na to, że właśnie potencjalny przestępca najczęściej ma broń nielegalnie. Nawet to, że ktoś dowiedziałby się, że jest możliwość, że ktoś posiada broń w domu, no to to by już odstraszało tego potencjalnego przestępcę. W najnowszym numerze Idź pod prąd mówisz, że Polacy to społeczeństwo w jakiejś części zdemoralizowane. Ja mam pytanie w takim razie, czy takiemu społeczeństwu warto rozdać broń? Postulaty prezentowane przez Stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni nie polegają na tym, żeby społeczeństwu rozdać broń. Postulaty polegają na tym, żeby rozszerzyć możliwość posiadania broni przez Polaków. Oczywiście polskie społeczeństwo posiada pewne cechy zdemoralizowania, natomiast można wprowadzić do ustawy kryteria tego rodzaju, które będą wyłączały możliwość posiadania broni przez osoby, które będą stwarzały zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego. My chcemy, żeby w Polsce broń mogły posiadać osoby zdrowe psychicznie i praworządne. Może jeszcze takie pytanie odnośnie gazety Idź pod prąd. Tutaj widzimy na okładce tego czasopisma jest porównanie ROMB polskim NRA, National Rifle Association, amerykańska organizacja zrzeszająca miłośników broni. Czy takie porównanie jest na miejscu? Czy ROMB ma też takie aspiracje? Jakbyś parę słów na ten temat mógł powiedzieć? Moim zdaniem w Polsce jakość życia społecznego jest słaba. Uważam, że w dziedzinie życia społecznego, jaką jest dostęp do broni palnej, istnienie takiej organizacji jak Ruch Obywatelski Miłośników Broni jest niezbędne. W naszej historii nie ma doświadczeń i nie ma wzorców, z których moglibyśmy czerpać, stąd uważam, że zasadne jest czerpanie od tych, którym się powiodło. A
Amerykańskie Stowarzyszenie NRA jest, można powiedzieć, na świecie wiodącym stowarzyszeniem, które osiąga efekty w swojej działalności. Myślę, że należy je naśladować. Moim pragnieniem jest to, żeby Ruch Obywatelski Miłośników Broni osiągnął taką pozycję, że nasze stowarzyszenie stanie się wyborcą. To znaczy, że będziemy mogli mówić, który polityk jest złym politykiem, a który polityk jest dobrym politykiem. To polskiemu życiu społecznemu jest konieczne. Może teraz jeszcze parę słów odnośnie wywiadu, twojego wywiadu, który udzieliłeś gazecie Idź Pod Prąd. On tam jest na pierwszej stronie tej gazety. Obcowanie z bronią powoduje wzrost indywidualnej odpowiedzialności. To jest zjawisko stwierdzone przez naukowców. No, można się zgodzić, że pewnie tak jest w krajach europejskich, ale co powiesz o krajach afrykańskich czy tutaj wschodnich, gdzie ludzie mają broń, a raczej często powoduje to w nich agresję czy chęć wykorzystania, nie wiem, sąsiednich plemion czy innych osób bezbronnych. Być może w moim stwierdzeniu, które uczyniłem w wywiadzie, zabrakło stwierdzenia, że chodzi o ludzi praworządnych. Myślę, że u takich ludzi, u zdrowych psychicznie i praworządnych, obcowanie z bronią wzmaga ich indywidualną odpowiedzialność. No to jest oczywiste, że obcowanie z bronią przez przestępcę wzmaga w nim zuchwałość. Nie wzmaga w nim odpowiedzialności czy wzrostu zachowań społecznie pożądanych. W związku z tym tak należy rozumieć to, co mówiłem, że obcowanie z bronią wzmaga indywidualną odpowiedzialność człowieka. W tymże też wywiadzie Idź Pod Prąd stwierdzasz, że posiadaniu broni muszą towarzyszyć wartości z cywilizacji nazywanej dotychczas judeo-chrześcijańską. I w jaki sposób mają się te wartości pojawić, jeżeli ich jeszcze nie ma? I co to za wartości? Wartości cywilizacji judeo-chrześcijańskiej od początku istnienia tej cywilizacji niesione były przez kościoły i niesione były przez rodziny. I myślę, że to jest źródło, z których te wartości wypływają. Ja mówiąc kościoły, mówię o kościołach chrześcijańskich, tych, które czerpią swoje wartości z Biblii. Wartości cywilizacji judeo-chrześcijańskiej mogą się w społeczeństwie pojawić w prosty sposób. Wystarczy czerpać ze źródła tych wartości, to znaczy z Biblii. Moim zdaniem tymi wartościami jest poszanowanie ludzkiego życia, poszanowanie ludzkiej wolności oraz poszanowanie ludzkiej własności. Moim zdaniem to jest jakiś fundament, który musi istnieć w społeczeństwie, aby mogło ono egzystować. Z całą pewnością są pośród Polaków ludzie, którzy te wartości niosą. Jedni niosą je rozumiejąc, że czerpią z Biblii, inni niosą te wartości na skutek jakichś uwarunkowań kulturowych, nie wiedząc o tym, że zaczerpnięte zostały one z wartości chrześcijańskich. Myślę, że pośród Polaków są tacy ludzie, którzy takie wartości uosabiają. Jakie były przyczyny rozpoczęcia akcji billboardowej Broń do ochrony miru domowego? Przyczyny rozpoczęcia akcji były następujące. Po pierwsze, otrzymaliśmy z Biura Bezpieczeństwa Narodowego informację, w której wskazano nam, że aby proponowane przez Ruch Obywatelski Miłośników Broni zmiany mogły stanowić podstawę do zmiany ustawy o broni i amunicji, konieczne jest przeprowadzenie szerokiej dyskusji społecznej. Po drugie, przyczyną rozpoczęcia tej akcji było to, że skierowałem list otwarty do polityków, w którym domagałem się tego, aby zwrócili wreszcie uwagę na potrzeby społeczne. Z uwagi na to, że żaden polityk na mój list nie odpowiedział, pomyślałem, że warto wywołać dyskusję społeczną, warto zainteresować Polaków tym, że Polacy są najbardziej rozbrojonym społeczeństwem w Europie. W obliczu katastrofy, twierdzeń, że żyjemy w bezpiecznej Europie, w obliczu wojny na Ukrainie, która w sposób nieoczekiwany za naszą wschodnią granicą wybuchła, uznałem, że warto rozpocząć taką dyskusję
Jeśli mówisz o politykach, napisałeś również do tych będących poza Sejmem? No, mój list miał charakter listu otwartego. W związku z tym każdy, kto czuje się politykiem, to do tego, do tej osoby właśnie mój list był skierowany. Ja wcześniej, jeszcze zanim stworzyłem list otwarty, pisałem do polityków, nie tylko tych polityków parlamentarnych, ale także do polityków pozaparlamentarnych i chciałem ich zainteresować projektem ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji, w której chciałem wprowadzić broń do ochrony miru domowego. To ostatnie pytanie na koniec. Jakie są plany na przyszłość Rombu? Co zamierzacie robić? W najbliższym, znaczy w tym roku, w roku 2015, po pierwsze chcemy prowadzić akcję billboardową na terenie całej Polski. Chcemy zorganizować dużą imprezę na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie. Ma być to taki kongres środowisk strzeleckich. Chcemy to zorganizować w sierpniu tego roku. Chcemy w czerwcu zorganizować zawody sportowe. My z naszej strony życzymy Wam powodzenia i myślę, że już niedługo będziemy mogli gościć Ciebie po raz kolejny. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A Państwa zapraszam do kiosków. Nowa Gazeta już tam na Was czeka. Idź pod prąd. Temat ROM w polskim NRA. Cały numer poświęcony tematowi broni w Polsce. Już dzisiaj nasz program dobiega końca. Dziękujemy Wam bardzo za szczere odpowiedzi i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym programie Przywitanie z bronią. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.